Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Tym razem zrobimy sobie czat make-up, taki przegadany z nowościami, które wyciągnęłam z szuflady, których jeszcze nie używałam. Część z nich to będą takie typowe pierwsze wrażenia. Makijaż typowo dzienny. Większość kosmetyków jeszcze na tym kanale nie widziałyście, wypróbujemy sobie paletę Ingrid Nude Matte & Glam, także jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak ten minimalny makijaż, ale jednak nowościami powstał na mojej twarzy, to zapraszam Was do oglądania dalej. Pa! Zanim do Was przyszłam, nałożyłam na twarz jedną warstwę Bourjois Healthy Mix w odcieniu 02 Medium, to jest krem BB. I jak widzicie, jego krycie jest na tyle pokaźne, że można go nazwać nawet podkładem, wydaje mi się, bo kremy BB zazwyczaj mają takie półtransparentne wykończenie, a on wydaje mi się, że mocno przykrył mi twarz. Ma 24-godzinne nawilżenie, zawiera kompleks witamin, także pokładam w nim spore nadzieje, ale tak jak Wam mówiłam ostatnio, nie jest takim, wiecie, moim faworytem, jak na przykład podkład z Rimmela, który ostatnio wykończyłam. No ale zobaczymy, będę go sobie teraz stosowała, także ten krok jakby pominęłam tutaj w nakładaniu, no bo to nie jest żadna nowość, to jest po prostu produkt, który wszedł u mnie zamiennie z podkładem, który wykończyłam ostatnio. Pomysł z nagraniem tego chat make-upu zrodził się, wiecie, tak nagle, po prostu musiałam się umalować, usiadłam przy stole i zazwyczaj jak siadam przy stole, to myślę sobie, dlaczego nie włączysz kamery, skoro i tak tutaj siedzisz, no więc włączyłam kamerę, widzicie, Hermiona mi dzielnie towarzyszy, śmiesznie się dzisiaj jakoś kolorystycznie dobrałyśmy, moja szara koszulka, szary kot, szare łóżko, także macie takie szarawe tło, za oknem nie jest szaro, za oknem jest dzisiaj ładnie, wychodzi słońce, także zobaczymy. To będzie taki, wiecie, makijaż dzienny z nowościami, które... Część z nich, na przykład tak jak ten korektor, Hean Radiant Splendor w odcieniu 01 Clair, będę używała teraz totalnie pierwszy raz, także to jest totalne dla mnie pierwsze wrażenie. Kupiłam go ostatnio w Hebe, nie był w żadnej promocji, kosztował chyba 18,90, o ile się nie mylę. Przesunę sobie trochę lusterko. To będzie taki, wiecie, luźny makijaż, żaden tutorial, po prostu wypróbujemy sobie kilka kosmetyków. Lata mi tu jakaś muszka, owocówka, bo mam sporo owoców i arbuza przekrojonego w kuchni i te muszki po prostu szaleją. Najlepszy sposób na muszki, owocówki, szklanka, właściwie nie szklanka, tylko pół szklanki octu jabłkowego postawionego w kuchni koło owoców. Zaraz muszę to zrobić. Pacynka taka bardzo standardowa, kolor jasny. Ja ostatnio polubiłam się z takim właśnie makijażem rozświetlającym okolice mojego oka i jak przez całe lato nie używałam korektora w ogóle, tak ostatnio właśnie zaczęłam korektor na okolice oka stosować sobie codziennie, nawet do takich delikatnych makijaż. Oczywiście korektory, które używam pod oko, staram się, żeby były delikatne i zobaczymy, jaki ten będzie. No on jakby zachęcił mnie do wypróbowania przez nazwę Radiant, bo ja lubię wszystko, co rozświetla. Tutaj mam Beauty Blender, mięciutki, zmoczony, oczywiście umyty. Powinnam go już, słuchajcie, wymienić 15 tysięcy razy, bo mam gąbeczkę z Real Techniques, nowiutką, która czeka na wypróbowanie, no ale nie mogę się jakoś zebrać i tak za każdym razem jak myję tą gąbkę Boho Beauty, to myślę sobie, może już ją w końcu wymienię, ale potem tak patrzę na nią, nigdzie nie jest uszkodzona, myślę sobie, okej, niech jeszcze posłuży. Bardzo ładnie się wtopił w skórę, właściwie zobaczcie, kilka puknięć gąbeczką i ten korektor natychmiast się pięknie wchłania w skórę i czuję, że się polubimy, bo... Ja zdaję sobie, słuchajcie, sprawę, że to nie ma żadnego profesjonalnego oświetlenia, że to nie jest jakieś, wiecie, tło idealne do makijażu i może Wasz odbiór też nie będzie taki super perfekt, ale mamy naturalne światło i ja nie widzę żadnego odcięcia pomiędzy kremem BB a korektorem. A nieraz jest tak, że jak nałożę korektor i go wklepię, czy palcami, czy gąbką, to od razu mam taką pandę w okolicy oczu, a tutaj się to nie stało. Ja maluję się trochę do lusterka, trochę do podkładu, też żeby widzieć, czy Wy dobrze widzicie, albo czy na przykład nie mam cały czas schylonej głowy w dół. I jeszcze ten aparat ma takie tendencje do, jak ja się ruszam, schylam głowę, to on na przykład łapie ostrość gdzieś tam, wiecie, na coś z tyłu. Także czasami patrzę tu, czasami w lusterko. Ale powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona. W tym pierwszym momencie oczywiście, no nie, nic więcej nie wiem, ale z tego, jak on się ładnie wklepał. Dlatego, że on nie stworzył żadnej maski, ma delikatne krycie. Zobaczymy, czy będzie tak, wiecie, rozświetlał tą okolicę oka, jak skończymy cały makijaż, ale jest niezwykle leciutki. To nie jest absolutnie, wiecie, jakaś szpachla, jakiś kryjący korektor, tylko taki bardzo leciutki właśnie, upiększający, można powiedzieć, tą okolicę oka. I kolejną rzeczą, którą chciałam dzisiaj przetestować, jest puder z Maybelline Super Stay Full Coverage. Ja Wam go pokazywałam w nowościach kosmetycznych. Ja mam w odcieniu 120 Classic Ivory i to jest taki no ładny, taki waniliowo właśnie żółtawy, trochę w beż ten odcień wpada, ale ma, wydaje mi się, że 0 podtonów szarych. Tutaj ma lusterko i taką gąbeczkę, także bardzo fajnie do noszenia w torebce.
I wiecie co, ja zazwyczaj na okolice oka w ogóle całą twarz pudruję pudrami sypkimi, więc one są dużo lżejsze niż pudry w kamieniu. No ale z racji tego, że teraz no, chcę ten przetestować, to też go nałożymy sobie na okolice oka takim ruchem stemplującym. Ja po prostu zawsze tak robię. Nie omijam, jak pudruję całą twarz, to nie omijam okolicy oka. I nie stosuję też, słuchajcie, pudrów innych na okolice oka niż na całą twarz. No, chyba że byłby to jakiś taki makijaż, wiecie, nie wiem, gdzieś bym szła na jakąś super imprezę czy coś. A taki, wiecie, makijaż dzienny, to ja bym nie miała czasu na takie certolenie. I tak, ponieważ ja jestem przyzwyczajona do efektu, jaki mi dawał, daje, bo jeszcze go mam, puder rozświetlający z Max Factora, to od razu widzę, że ten puder nie rozświetla twarzy. Ale on też jakoś, nie wiem też jak wy to widzicie w podglądzie, bo mi się wydaje, że w podglądzie teraz się zrobiłam jak gejsza, taka strasznie matowa. A tutaj w naturalnym świetle jest ta twarz matowa, to nie jest twarz rozświetlona, ale to nie jest taka maska. Tak jak ja tutaj patrzę na siebie. Natomiast rzeczywiście jest to puder, który bardzo ładnie pozbywa lepkości twarzy z tych mokrych produktów nałożonych wcześniej. Wiecie, ja dosłownie tak parę razy dotknęłam do pędzelka, w ogóle się nie pyli, co jest na pewno dużym plusem. Znaczy, no, pyli się na tyle, żeby się przenosić na pędzel, ale wiecie, nie ma jakiejś chmury pudru w okolicy i wszystko, co jest na pędzelku, bardzo ładnie się przenosi na twarz i on tak po prostu wyrównuje, wiecie, połączył korektor z kremem BB, przykrył jakieś tam żyłki, zaczerwienienia, zasinienia, zrobił takie płótno na tej twarzy, także możemy sobie teraz używać kosmetyków kolorowych i przyniosłam dzisiaj paletę, którą też Wam kiedyś pokazywałam w nowościach kosmetycznych, to jest paleta Ingrid Cosmetics Nude Matte & Glam. Ona ma przepiękne kolory, ja jeszcze się nią nie malowałam, jedynie tak wiecie, wsadzałam sobie tam palce w cienie, żeby zobaczyć. No, kolory wydaje mi się, że są obłędne, bo one wszystkie są z innej gamy, jest trochę chłodnych, trochę złotawych, na dole są bardziej błyszcząco, takie satynowe, na górze są maty, natomiast one wszystkie są takie delikatnie zgaszone. To są takie kolory z dziedziny, bym powiedziała, nieoczywistych, takie jak ja lubię. Wiecie, że ja nie maluję oczu cieniami na co dzień, no ale ponieważ sobie przetestujemy tą paletę, no to kilka z tych cieni weźmiemy. Przyniosłam sobie tu cały koszyk z pędzelkami i ponieważ dawno nie robiłam pełnego makijażu, to teraz nie mogę znaleźć, słuchajcie, tych pędzli. No i zobaczymy, tu jest taki cień żółtawy, nazywa się Warm Sand. Nałożę ten cień pędzelkiem na całą powiekę. Słuchajcie, raz dotknęłam, zobaczcie, raz dotknęłam cienia i pięknie się przeniósł na pędzelek, także no pigmentacja już widzimy, że jest ok. Nakładam ten cień tylko po to, żeby wyrównać sobie kolor powieki i nałożę go tutaj aż pod brew. Ja sobie brew wcześniej tylko delikatnie przeczesałam i nie przyniosłam tutaj. I muszę teraz iść pewnie po to, jeszcze raz poprawić swoim produktem z Essence Make Me Brow, nie pamiętam jak on się nazywa, pójdę po niego później i jeszcze raz Wam pokażę, ale już muszę sobie zrobić henne, bo już widzę, że mi te brwi tak wypłowiały, jednak lepiej będę się czuła w zrobionej hennie. Dobra, jedna warstwa tego cienia, pięknie się przenosi kolor na powiekę, muszę Wam powiedzieć, nie ma żadnych smug, wszystko z pędzelka, słuchajcie, zeszło w powiekę. Bardzo ładny, jak na jasny kolor. Dobra, jeszcze raz Wam pokażę. No, pędzel jest w miarę czysty. Raz dotykam, dosłownie. Zobaczcie, jak się przenosi kolor. Naprawdę super. Teraz wezmę sobie pędzel. To jest mój święty graal. Ja ten pędzelek mam, moim zdaniem, 6 albo 8 lat. To jest pędzel z Maka. To jest 217 bodajże. Tak, 217 to jest taki mój święty graal. Tutaj obok jest taki cień. Pokazuję Wam, tylko widzicie. O, ten. On to pewnie u Was wygląda jaśniej, to jest takie kolor takiego jasnego kakao, Natural Copper. I załamanie powieki sobie nim zaznaczymy. No tak, to jest taki bardzo dzienny kolor, to jest taki, wiecie, idealny po prostu kolor brązu do stosowania w makijażu dziennym, takim, wiecie, szybkim, nie jakimś super glamour, no ale takim jak ja lubię. Postaram się oczywiście więcej zaraz tutaj cieni użyć, żebyśmy miały jakiś wgląd w tą paletę, ale no znacie mnie i wiecie, że ja na co dzień maluję się raczej tak łagodnie, można powiedzieć. Staram się robić sobie, jak już używam tych cieni, to staram się robić sobie większą chmurkę nad załamanie, no żeby to oko bardziej otwierać, żeby wiecie, żeby jakby ten makijaż był wyraźniejszy. No jak już biorę się za malowanie, no to już niech tego makijażu trochę będzie i muszę Wam powiedzieć, że on przy takim dotykaniu pyli się dosyć mocno. To jest bardzo podobny kolor cienia do... Miałam kiedyś z Inglota taki cień, który kupowałam, słuchajcie, jeszcze przed YouTubem, kupowałam go 100 razy
kończył mi się, ja go kupowałam, kończył mi się, tylko teraz nie pamiętam numeru, ale to jest bardzo podobny efekt. To jest taki niesamowicie łagodny brąz, który tylko Wam wyostrza jakby rysy oka, ale nie nadaje jakiegoś specjalnego charakteru. Więc może sobie dołożymy, tylko wiecie, ja muszę potem wyjść i też nie chcę, żeby było za mocno. Dobra, tutaj obok są dwa cienie, Moon Ground i Fire Clay, to są takie kolory. Wydaje mi się, że właśnie w palecie, wy widzicie je jako jaśniejsze, one nie są wcale takie jasne. Ten jest taki trochę rdzawy, a ten jest taki trochę gorzka czekolada z burgundem, bym powiedziała. No dobra, może sobie weźmiemy ten, bo on taki wydaje mi się bardziej świeży i będziemy sobie pogłębiały tutaj to załamanie. Te kolory, tak jak na początku powiedziałam, że one wyglądają na trochę takie przytłumione, one tak samo wypadają na powiece, na takie delikatnie przytłumione chmurki. To jest totalnie mój styl, jeżeli chodzi o kolorystykę w makijażu, w paletach. Ja lubię takie cienie, które właśnie są takie delikatnie przełamane jakimiś szarościami, wiecie, jakimiś beżami, które tworzą taką chmurkę koloru, a nie taki kleks kolorowy. Bardzo ładny jest ten kolor. Widzicie, że ja to robię bardzo profesjonalnie, cały czas jednym i tym samym pędzelkiem. I cały czas staram się, żeby te ruchy były takie okrągłe. Takie, wiecie, okrągłe i takie do góry. To nie jest jakiś profesjonalny sposób, to jest po prostu mój sposób wypracowany przez lata, można powiedzieć, jak się malowałam. Dobra, teraz może sobie zobaczymy, wezmę jakiś mniejszy pędzeleczek. Może sobie zobaczymy coś z tych błysków. I tak, ten pierwszy jest taki bardzo zimny, mimo tego, że w nazwie ma hot desert, ale on jest taki bardzo zimny. Ten następny to jest kolor taki, takiego czystego złota, Mars Atmosphere. Potem jest Burnt Stone, to jest taki delikatny róż. Tutaj jest Warm Lava, czyli gorąca lawa i to jest taki brąz nasycony właśnie jakimś delikatnym złotem. I ten na końcu to Gold Earth, to jest taka złota... Złoto, ale wpadające w miedź, bo ten jest taki złoto-żółty, a ten jest taki bardziej, wydaje mi się, miedziany. Dobra, no to może weźmiemy sobie, słuchajcie, tego Marsa, nałożymy trochę w kącik wewnętrzny. Ale człowiek dziwnie wygląda, jak tu jest taki blady, a tu ma trochę oko podmalowane. Ładnie wygląda, bo wygląda tak bardzo subtelnie. Wygląda mocniej niż rozświetlacz, który ja sobie zazwyczaj na co dzień nakładam, ale w dalszym ciągu wygląda tak... Tak subtelnie, tak wiecie, nie jest przesadzony. No ale żeby może jeszcze wziąć sobie tutaj któryś z tych świecących kolorów, chociaż podoba mi się taki w takim macie, ale też tą lawę chciałam zobaczyć, jak ta lawa może wyglądać, więc wezmę sobie teraz taki odrobinę szerszy pędzelek i tą lawą, a co tam, tą lawą sobie trochę środek powieki usnę. One są, słuchajcie, takie bardzo kremowe te cienie, takie w nakładaniu, że przepięknie się transferują i kolorystyka już mi przypomina Urban Decay On The Run. Wydaje mi się, że trochę ciemno na tej górze się zrobiło, to może jeszcze weźmiemy... Niech ja spojrzę, o nie, zobaczcie jaki to jest ciemny ten Gold Earth, on jest tak, to jest takie ciemne, stalowe złoto, stare złoto, bardzo ładne. Ten Mars od razu w porównaniu, widzicie, wypada jaśniej, jest taki żółty, a ten Hot Desert to jest taki zupełnie zimny kolor, nawet bym powiedziała z podtonami srebra, także one na pewno nie. To może weźmiemy sobie jeszcze tego ciepłego piasku, troszkę tutaj. O, tak żeby trochę rozjaśnić te początki. Bronzer, który chciałam dzisiaj wypróbować, to Ecocera India Bronzer, który wygląda obłędnie, przepięknie i zupełnie o nim zapomniałam w lato, bo on jest taki bardzo letni. Ma taką piękną, satynowo-złotą powłokę i zobaczymy, jak będzie wyglądał na policzkach, czy nie będzie taki właśnie za bardzo, nie będzie za bardzo błyszczący. Oj, ale nabiera się go sporo na pędzelek, muszę Wam powiedzieć, ale od razu daje przepiękną taflę. Na tym, słuchajcie, pudrowym, takim matowym, jednolitym wykończeniu pudru, to pięknie on od razu odbija światło. I to na pewno nie jest pędzel, puder, bronzer do konturowania, dlatego że on ma właśnie w sobie taką taflę, ale wygląda bardzo ładnie, słuchajcie, na policzkach. Może go wzięłam nawet trochę za dużo, więc zaraz spróbuję go trochę rozetrzeć.
skończyło mi się miejsce na karcie, ale to troszkę się do Was przysunę. Zobaczcie ten bronzer, naprawdę bardzo ładnie. Ale po prostu wystarczyło, że ja musnęłam. Musnęłam pędzlem, to jest taki gruby pędzel, jakby do pudła, ale ja go tak tutaj trochę ściskam i nakładam sobie na policzki. Bardzo ładny, naprawdę. On ma taki złocisty glow w sobie, takie zdrowe podbicie skóry. No i kurczę, teraz mam problem, bo przyniosłam też rozświetlacz, który chciałam wypróbować. I to jest rozświetlacz z Lili Lolo. Bardzo mi się podoba surowość opakowania. Rozświetlacz w kolorze champagne, czyli taki złocisty. No ale jak ten bronzer już jest taki sam w sobie połyskujący, no ale dobra, no w końcu to jest chat make-up, więc wypróbujemy sobie. Czy ja mam tu jakiś pędzel? Zaraz zobaczymy. On ma taki kolor właśnie delikatnie żółto-szampański. Delikatnie sobie pędzelkiem przejadę i zobaczymy. Ale subtelny, ale lubię takie wykończenie. To nie jest tafla, taką wiecie, że jak nałożycie, to będziecie odbijały światło, tylko to jest taki bardzo elegancki, subtelny glow. I on mi się już podoba na przykład do nałożenia na górną powiekę, bo jest taki bardzo, bardzo subtelny, naprawdę bardzo ładny. Podoba mi się. Taką niewielką ilość, bo nie chce się jakoś strasznie mocno błyszczeć. Ale ta skóra od razu jest taka promienna. Może dlatego, że wcześniej była właśnie zmatowiona tym Maybellinem, to ona mi się od razu wydaje taka promienna. I jeszcze jedną rzecz chciałam wypróbować, to jest róż od Deborah Milano z tej serii Formula Pura w odcieniu Farb. I to jest kolor takiej... Już go trochę podglądałam. Kurczę, nie wiem, czy on jeszcze nie jest zafoliowany przypadkiem. Podglądałam go przez opakowanie. O, widzicie? To jest taki kolor trochę brzoskwiniowy, trochę... Taki, on delikatnie właśnie w brąz wpada, tutaj ma dołączony jakiś taki mikro pędzeleczek, ale no wydaje mi się, że no nie, do różu to nie, chyba że na całą powiekę mogłybyśmy wypróbować. Wezmę sobie pędzel do różu, ale nie, bo on jest po poprzednich różach, więc ten mam czysty i zobaczymy, tak delikatnie tylko, słuchajcie, bo jak już mam tyle, bardzo fajnie pachnie. Mam bardzo miękki pędzel, więc też... Nie chcę przesadzić teraz z ilością koloru, ale właśnie to jest taki świeży, wiecie, kolorek, że jak jesteście zmęczone, macie taką szarą, ziemistą cerę, to ten róż właśnie jest taki, taki zdrowy. Nie taki różowy róż, tylko taki zdrowy. Wydaje mi się, że całkiem okej. Zobaczcie. Ale ten bronzer, nie wiem, czy ja z nim nie przesadziłam, ale podoba mi się ta tafla taka, wiecie, teraz ta ciepłość tej skóry, jaką on daje. Natomiast jestem zero wykonturowania, tak? Nie przeciągnęłam go w ogóle tutaj na szyję, może trochę sobie... maznę, bo ja nie lubię takiego odcięcia. Zazwyczaj sobie bronzerem jeszcze przejeżdżam trochę żuchwę, ale ponieważ no, on ma taką delikatną poświatę, no to nie chcę tego robić, więc bez dokładania już bronzera jeszcze sobie tutaj trochę przejadę, żeby wiecie, tak się mocno nie odciąć. Także tak wyglądają policzki. Rozświetlacz niezwykle subtelny, niezwykle delikatny właśnie dla dziewczyn, które takie wiecie, zachowawczy lubią glow. Chcemy spróbować go sobie troszkę dołożyć. No, także troszeczkę sobie go dołożyłam, ale on jest taki naprawdę, wiecie, to jest taki makijaż na dzień. A tusz, który otworzyłam dosłownie 2 dni temu, to jest L'Oreal Paradise Ecstatic. 2 razy już miałam pomalowane nim rzęsy, wyglądają całkiem ładnie, także ponieważ to jest tusz taki typowo drogeryjny, no to pokażę Wam, jak on się sprawuje i jak on wygląda po nałożeniu na rzęsy. Ma klasyczną, najbardziej klasyczną z możliwych szczoteczek. Spiralek właściwie. Zawsze się śmieję później, jak nagrywam film i potem go składam, jak mówię, na spirale szczoteczka. Przecież to jest spirala, a nie szczoteczka. No nie szczotkujemy tych rzęs, tylko je tuszujemy. Dobra, jedna warstwa, muszę trochę pomrugać. Mówiłam Wam, że ja nie nakładam na dzień, właściwie bardzo rzadko nakładam na dolne rzęsy tusz. Na dzień to już w ogóle. Czasami właśnie jak gdzieś na wieczór się maluję, to podkreślam sobie też dolne oko, ale to wtedy muszę też podkreślić dolną powiekę jakimś ciemniejszym cieniem. Dobra, wytuszowałam te rzęsy, strasznie mi oczy dzisiaj łzawią, więc musiałam to zrobić poza kadrem. To znaczy, to cały czas się nagrywało, ale ja wytnę, bo sporo czasu mi to zajęło. Musiałam cały czas powstrzymywać łzawienie, nie wiem, jakiś chyba taki okres teraz przyszedł pylenia i po prostu moje oczy już zaczynają odczuwać bardzo mocno. Ale tak jakoś mi się po tym nałożeniu tego warm sandu, który jest totalnie matowy, tak mi się zrobiło jakoś tak za matowo, więc wezmę sobie jeszcze tego Marsa.
Chciałam właśnie tego, ten ostatni, ale widziałyście, że on jest taki ciemny, więc wezmę sobie trochę tego Marsa, jeszcze tu wewnętrzny kącik, dosztukuję. Pięknie się maluje tą paletą. Naprawdę, dziewczyny, przepięknie. Wiecie, że ja uwielbiam paletę On The Run, zresztą malowałam się nią też tutaj na kanale i też Wam się bardzo podobała i muszę Wam powiedzieć, że one są naprawdę podobne. W kolorystyce, w użytkowaniu. O, trochę sobie dodałam tego błysku. To też mi się podoba i tak, nie wiem, tu się podglądam, tu mam ochotę jeszcze trochę tego dołożyć. Wiecie, no to nie będzie profesjonalny chat make-up, tylko takie trochę sztukowanie, ale no chcę Wam pokazać wszystkie te kosmetyki. I jeszcze jedna rzecz, która zupełnie jest nowa, w pudełeczku nieotwarta, to jest błyszczyk z Lili Lolo w odcieniu Peachy Keen, taki brzoskwiniowo-nudziakowy kolor. Ja na ustach, zanim zaczęłam się malować, miałam taki kokosowy balsam do ust z Ziai. I to jest taki kremik, to nie jest, wiecie, żaden natłuszczająco-wazelinkowy, tylko to jest taki kremik, także on już mi się zupełnie wchłonął, także usta mam sote. No dobra, zobaczymy. Ładnie pachnie. Bardzo przyjemny w aplikacji, taki od razu czuć, że to jest produkt, który nawilża usta. Bo to nie jest olejek, który te usta tak natłuści, tylko to jest taki produkt, który te usta raczej nawilża. No tak, koloru to on właściwie mi nie dał, wydaje mi się, żadnego, tylko podbił kolor moich ust. Jest niezwykle komfortowy, bo jak na błyszczyk w ogóle nie jest lepiący, tylko jest taki kremowy i od razu przy pierwszym kontakcie z tym produktem mam wrażenie, że te usta są nawilżone. Tak, to jest taki... Powiedziałabym, że to jest tutaj jakieś drobinki, widzę, wiecie, może on będzie odbijał światło, na pewno te usta będą wyglądały na takie wypielęgnowane, zdrowe, ale to nie jest produkt, który nadał, wydaje mi się, kolor totalnie tym ustom, chociaż jakby do całości tych kolorów wydaje mi się, że ładnie się zgrywa, że pasuje. Jest to produkt przede wszystkim naturalny, mineralny, także bardzo bezpieczny, ale to nie jest produkt kolorowy, to nie jest błyszczyk, który, wiecie, jakoś spektakularnie odmienił ten makijaż, tylko tak odświeżył, jakby dał taką, wiecie, kropeczkę na D i tak, wiecie, nie odwrócił uwagi od tego oka delikatnie umalowanego, tylko właśnie, no tak odświeżył, wydaje mi się, te usta. Ładny, podoba mi się tak, wiecie, na dzienny makijaż, na moje standardy, powiedzmy sobie, delikatnego makijażu, to w zupełności wystarczy. I teraz jakbym miała tak szybko podsumować, to tak, paleta bardzo mi się podoba, naprawdę bardzo mi się podoba, ja wiem, że ja nie jestem mistrzynią w makijażu oczu, maluję się na co dzień, także makijaż po prostu jest delikatny i tak spokojnie mogłabym wyjść, cienie się nie osypywały, widziałyście, ja tu nic nie wycierałam, przepięknie się przenosiły na powiekę, dają się tak, wiecie, okrągłymi ruchami, taką chmurką nałożyć, bardzo ładnie się przechodzą, widziałyście, że ja sobie sztukowałam, dokładałam jeden do drugiego i do tego się pięknie nadają. Kolory iście jesienne, takie nawet bym powiedziała jesienno-zimowe, bo i trochę macie chłodnych kolorów i trochę takich złoto-różowych. Przepiękna jest ta paleta, jestem naprawdę bardzo zadowolona z takiego pierwszego oczywiście użycia. Bardzo, ale to bardzo podobało mi się nałożenie, czyli cała aplikacja i wklepanie tego korektora z Haana, który bardzo naturalnie wygląda pod okiem, nie obciążył mi na razie w ogóle tej okolicy. Tak się tutaj też schylam do lusterka. Wygląda ładnie, jakby zlał się z tym kremem BB, wygląda ok. Nie czuję jakiejś takiej, wiecie, ściągniętej czy przesuszonej tej okolicy, tylko taką delikatnie rozświetloną. No widzicie same ten bronzer, jaką zrobił Tafle. Rozświetlacz jest niezwykle delikatny. Tuż wygląda dobrze. Tuż wygląda dobrze, rozczesuje te rzęsy. No ja się trochę przy nim namachałam, ale to z racji tego, że bardzo uzawiły mi oczy, więc nie chciałam ich zakraplać, bo jak zakrople zaczną zawiść, to by mi tu, wiecie, wszystko popłynęło. No a błyszczyk jest taką wisienką na torcie w postaci wypielęgnowanych ust, natomiast koloru tego peachy ja tutaj w ogóle nie widzę, chyba że po prostu to też zależy, jaką macie kolorystykę warg, ale mam przepiękną pomadkę z Lili Lolo i też nawet na Instagramie jakieś kiedyś zdjęcie wam wstawiałam w takim bardzo naturalnym kolorze i uwielbiałam ją na jesień, muszę jej odszukać, no bo to są bardzo fajne kosmetyki, także ogólnie jest ok. I ten puder, muszę wam powiedzieć, że to będzie fajny puder na właśnie jesień, bo on zagruntowuje mokre rzeczy i robi takie płótno do malowania, ale finalnie później jak się trochę, wiecie, rozświetlimy jakimś pudrem, czy, znaczy nie pudrem, tylko bronzerem, czy rozświetlaczem, to ta twarz wygląda tak zdrowo. Tu, gdzie ma być matowa i taka gładka, taka jest, a tu, gdzie ma się błyszczyć, to błyszczy się od kolejnych produktów, a nie od pudru rozświetlającego, więc może faktycznie pudry rozświetlające na jesień to już nie będzie najlepsze wyjście, więc ten puder jest fajny. Strasznie długi, wydaje mi się, będzie ten film, więc już się wyłączam.
Lista produktów, które użyłam do makijażu, będzie w opisie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnym odcinku, filmie, vlogu, filmie tematycznym. Chyba że macie ochotę na coś konkretnego, to piszcie w komentarzach wasze propozycje. Trzymajcie się ciepło, miłego dnia wam życzę. Pa, pa!